Pomysł zrodził się na spotkaniu takim wspólnym katechetów na początku roku katechetycznego i postanowiłem wraz z katechetami jeszcze bardziej dzieci, rodziny, ludzi wciągnąć w sprawy Boże. I taką pierwszą inicjatywą było właśnie zorganizowanie konkursu Anioł, Stróż, Boży Posłaniec, czyli każde dziecko z parafii było zachęcone do włączenia się w ten konkurs, przygotowania pracy. Oczywiście wiedzieliśmy, że część pracy będzie samodzielnie wykonanych, ale część też będzie oczywiście z pomocą też dorosłych rodziców czy starszego rodzeństwa. I też nam na tym zależało, żeby zintegrować ludzi, rodziny wokół właśnie spraw Bożych. I myślę, że ten pierwszy konkurs temu sprostał i jak widać dużo prac, bo aż 105 w sumie prac wpłynęło. Każde dziecko otrzymało upominek za to, że brało udział w konkursie, ale też nasi katecheci chcą też pokazać szerszej publiczności dzieciom, młodzieży w swoich szkołach, czyli na pewno prace trafią do szkoły 88, do szkoły 105 i szkoły 91, bo przede wszystkim te dzieci z tych szkół brały udział. No i potem oczywiście decyzja zapadnie. Myślę, że te anioły wrócą do swoich właścicieli. Od czerwonej bym zaczęła, bo wtedy się będzie bardziej rzucać w oczy. No właśnie, nie? Zielona zginie w trawie, żółta czy ta brązowa też zginie w trawie. Poszłabym czerwoną, tą jasną, a, czy tak zieloną. Jak ustawiłam. No. Mamy pięć, pamiętaj, że będą się powtarzać. Dzień dobry. Nie ma pani czasu, żeby dołączyć do nas? A dzisiaj malujemy ławeczkę. Ja powiem tak, jestem na ogół bardzo wstydliwą osobą, która potrzebuje mieć doping, potrzebuje dopingu do pewnych działań. Świat trzeba zmieniać na lepsze i nie czekać, że ktoś za nas to zrobi, tylko bierzmy sprawy w swoje ręce. Oczywiście róbmy to zgodnie z prawem i róbmy tak, żeby nie szkodzić innym. Warto pokazać ludziom, że pewne zmiany zależą od nas samych, od tego, czy nam się coś chce, czy mamy tą odwagę wyjść i po prostu zadbać o tą przestrzeń wspólną. Robimy to dla siebie przecież. Ktoś, kto mieszka w domku jednorodzinnym, dba o trawę, dba o to, co rośnie w tym ogródku. I tak samo my musimy dbać o naszą przestrzeń, prawda, z której korzystamy. Spotykamy się na spacerowej, tu się toczą rozmowy, tu się psiarze spotykają, tutaj tej ławeczce czterej panowie, weterani siadają i dyskutują sobie o świecie. Ławeczka jest w szczególnym miejscu, ponieważ łączy dwa osiedla. Osiedle Centrum D, osiedle handlowe. Mamy też przybyszów z dalszych osiedli. Ławka jest świetnie usytuowana. Możemy przeprosić, tak, bo pomalujemy nogi. Jest takim miejscem, gdzie można właśnie przyjść i się fajnie zintegrować. A tym bardziej, jak ona będzie taka kolorowa, myślę, że będzie zachęcać, żeby po prostu w tej przestrzeni bywać i z niej korzystać.